Cześć, witajcie w Polygon TV. Mówię do Was Lechu, a ten jegomość na środku ekranu to samociemny, czyli mój Worgen Priest w grze World of Warcraft, Dragonflight. Ostatnio trochę było przerwy, bo nie miałem za bardzo czasu do nagrywania, więc przepraszam. Ale wyszedł też przy okazji nowy patch, więc który wprowadza nową miejscówkę, którą zaraz pokażę. Tutaj Forbidden Reach. No i dostaliśmy już zadanie, żeby ono się automatycznie zaakceptowało, więc to było po prostu tak, że jak ja się zalogowałem tam kiedyś, to zadanie się dodało. No i co? Mamy porozmawiać z jakimś wysłannikiem leczących skrzydeł na tym tronie aspektów, żeby on nam opowiedział o tych wydarzeniach na tej nowej miejscówce Forbidden Reach. Także już jestem tutaj, na górze. No idziemy, zobaczymy o co chodzi, bo wiem, że powinno być parę jakichś nowych mechanik chyba dodanych, więc zobaczymy sobie zaraz o co tam chodzi. Dzień dobry. I will do my duty. Wysłannik. Dobra. Możemy powrócić na to Forbidden Reach. Ember Tal, czy jakiś ziomek chyba, zawołał na wszystkich draktyrów. Draktyry to są te takie niby smoki, co grać może nimi grać też. A to w sumie jeszcze musimy zrobić odcinek też o tym. Czyli Ember Tal zawołał wszystkich draktyrów, żeby wrócili i odnowili swoją spuściznę. I Virditia, to wydaje mi się, że to też jest jakiś ziomek, pomaga nam odnaleźć tych wszystkich, którzy gdzieś tam się zagubili i jeszcze zostali z tyłu. Jesteśmy gotowi, żeby odzyskać nasz dawny dom. Czy dołączysz do nas? Co? Aha, bo muszę... Dobra, tell me what happened. To chyba filmik będzie. Uwaga! Burza się kończy. Ta miejscówka jest nasza znowu. Kryjcie się. Kto to są? Czy to są aspekty? Nie. To są ziomkowie Razagetha. Ostatnie podrugi jej burzy się rozmywają, chyba się skończyła. Musimy pożreć te serca jej morderców. Nie doceniaj ich. Naszej siostry pewność zbytnia doprowadziło do jej śmierci. Ale i kiedy aspekty odnawiają swoją moc, to się robią mocniejsze. A my musimy coś tam. Mieli tak wiele sekretów, które trzymali z dala od nas. I nawet od siebie z dala. Wow, ale oni są silni. Ale ich zniszczyli. To jest tutaj. Netherion, jak ich zdradził, to zniszczył ich jedność.
zostawił pustkę w ich sercach. Ale też ból, który on zrobił, to był tylko początek. Jego zaginione laboratorium. Ostatni sekret. Głęboko pod ziemią. Lokacja Aberusa musi być gdzieś tutaj ukryta. Ogarnę tą wiedzę. Jaka jest pomoc dla nas z tych eksperymentów? To laboratorium samo w sobie jest bez sensu, ale ten ogień, który zasila je, to możemy użyć. Śledź ich, Dezran. Cokolwiek się zostało z tego Nefariona, musi być, jest nasze. Wow, ale dramatycznie. Czyli to są te zwole, które w rajdzie pokonaliśmy pierwszego zwola, ale ten pierwszy zwol uwolnił trzech innych zwoli. Więc to są te zwole, jeśli nie pamiętacie już. No, to fajnie. Czy to jest... dobra. Na szczęście nasi wrogowie nie odkryli naszych tych zwiadowców. Inkarnaci i to jest Thunder Flame, czyli to te zwole są. Oni... A nie, czy sam... Thunder Flame? To chyba zwole jakieś, no. To oni obydwoje to są też dla siebie zwolami. Nie jestem pewien, czy pewna, bo to baba bez. Nie jestem pewna, czy będziemy w stanie ich śledzić, bezpiecznie ich śledzić. Tak. Sytuacja się podgrzewa. Niektórzy z Draktyrów już wrócili na wyspę, ale będą potrzebowali dużo pomocy, żeby bazę operacji zrobić. Będziesz bardzo zajęty, kolego. Dobra. To chyba dobrze, żeby ty zajęty, bo o to chodzi w tej grze, żeby coś robić, nie? Dobra, dawaj następne zadanie. Dawno temu ta miejscówka, ten Forbidden Ridge, była dla nas miejscówką do trenowania. Teraz musimy wrócić. Wyspa może mieć jakieś sekrety z naszej przeszłości. Scale Commander Viridia jest już tam. Ona czeka na przybycie każdego, kto by nam mógł pomóc. Będziemy potrzebować wszelkiej pomocy, jaką możemy dostać, żeby tą bazę zrobić tam. Dobra, czyli mamy się spotkać z tą babą. I możemy dostać pelerynę, którą ja mam. O, gorszą mam pelerynę, super. Dobra. No to jedziemy, tak? Czy co mam zrobić? Które to jest? Speak with Flightmaster Aruli to fly to the Forbidden Reach. Aha, czyli mamy gadać z gościem, który nas tam po prostu zawiezie. Dobra, spoko. Chyba, że wolimy... Nie chcę mi się. Gdzie tu jest latacz? Latacz jest tutaj. O, take me to Morgut Village. Dobra. No to lecimy. No jesteśmy na miejscu, trochę po drodze porobiłem w ustawieniach kamerki, bo wydawało mi się, że coś dziwnie to wygląda, a więc... No. Ale dobra, już nie przedłużając, no to jesteśmy... No i co, no mrocznie na razie jest, nie? Dobra, więc to sobie odkryjmy. Tu jest jakieś item upgrades. Mogę coś ulepszyć? To mogę ulepszyć, ale potrzebuję czegoś takiego. Dobra. No i co my tu mamy? Tu się kupuje rzeczy.
Dobra, a to jest nowe stronnictwo, czy co to jest? A, nie wiem. Dobra, to na ten moment po prostu sobie zróbmy te zadania i zaraz będziemy się zastanawiać, co tam dalej. Przybyłeś z tego, z głównej wyspy. Nasza prośba o pomoc została wysłuchana w takim razie. Nasi sojusznicy przybyli z każdego zewsząd z wyspy, ale nasza baza operacji nie jest jeszcze zabezpieczona. Chodź, jest dużo do roboty. Okej. Jestem Viridia, jestem komanderem tych... Jesteśmy tutaj na misji, żeby... Aha, żeby tych drakterów tu wszystkich ściągnąć bezpiecznie. Ale widzimy, że jesteśmy bardzo cienko rozciągnięci. I potrzebujemy każdej pomocy. No to ona w sumie mówi to samo, co tam na tej wieży wcześniej. Dobra, ale najpierw sobie zobaczmy... Nasz Primalist Cloak. Juhu! Cloak of Raging Tempest. Wow! Ale lepsza jest od tej mojej, co mam. Oj, mogę ją ulepszyć. Czy chcę ją ulepszyć od razu? Nie, bo jeszcze nie mam wbitego ulepszenia. Bez sensu. Dobra, zadania. Jak, skoro burza się skończyła, wysłaliśmy tych zwiadowców, żeby obczaili, co jest na wyspie. Niektóre z tych zespołów nie wróciły. Boimy się, że mogli oni zostać zabici przez nieznane te niebezpieczeństwo. Także szukaj ich na wyspie, jak ich znajdziesz, to użyj jakiegoś sygnału, żeby medyk przyjechał. Dobra? Dalej. Niestety nie jesteśmy jedynymi, którzy się ogarnęli, że tutaj są nieskończone możliwości na tej wyspie. Nasi zwiadowcy powiedzieli, że piraci przypłynęli... piraci? Pierwsze ich te łódki... że pierwsze ich łódki przyjechały od północno-wschodniej strony. No i nasza historia nie służy do tego, żeby oni ją wzięli i zrabowali jako piraci. No i jak coś, to weź ich zabijaj, dobra? I trzecie... Tak, jak była ta burza jeszcze szalała nad tą wysepką naszą, to pozbierałam tych sojuszników, którzy nam pomogą kiedyś tu wrócić. Chcę się upewnić, że mają wszystko, co potrzebują, ale nie mogę ze wszystkimi pogadać we własnej osobie. Czy mógłbyś ty z nimi pogadać? Weź się upewnić, że mają co trzeba. Mamy nieco zasobów, żeby im dać i mało też ludzi do pomocy. Wszystko, co mogę, co najmniej mogę oferować swoją wdzięczność, no, podziękuję im w moim imieniu. Dobra. No to idziemy najpierw pogadać. Ona tu będzie stała teraz cały dzień, a my będziemy zamiast niej dziękować ludziom. Ty się świecisz, to z tobą trzeba pogadać pewnie. Z tym wąsaczem. Tak, czyli komander kazała sprawdzić, co tam u ciebie. Ach, ta Viridia. Zawsze patrzy najpierw na innych, zamiast na siebie. Możesz powiedzieć, że wszystko jest ok. Nasi wąsacze zawsze byli twardzi. I teraz jak wróciliśmy na tą Ridge,
Jesteśmy bardzo podjarani, żeby spotkać się z nowymi tutaj ludźmi. Znaczy nie ludźmi, ale wiecie o co chodzi. Bo to nie tylko ludzie są, tylko smoki też. No i jak dobrze pójdzie, uda się nam też posłuchać jakichś ciekawych historii z tej wyspy. Dobra, to spoko. Oby sami tacy zadowoleni klienci byli. Czuł mi się jego pasek życia. Tutaj też? Ciekawe. Dobra, i tak samo. No, mam sprawdzić, co u ciebie. O, bardzo miło, że się pyta ten komander. Ta komander. Myślę jednak, że wszystko jest ok. Przygotowujemy się do. Nie, przygotowaliśmy się już na ten moment, kiedy ona nam tylko powiedziała, że trzeba będzie jechać kiedyś. Czy to nie piękne centaury, wąsacze, mortalsi, czyli to ja jestem chyba ten. Śmiertelnicy i smoki wszystkie się spotkały i zjednoczyły we wspólnym celu. Te wyspy to więcej niż unikatowe, jak się mówi, możliwość dla nas jako pojedynczości, pojedynczych osób. To jest szansa, żeby zwiększyć naszą przyjaźń jako zjednoczone społeczeństwo. Nasz dom jest lepszy niż kiedykolwiek. Bring more Dobra. tales when next we meet. To teraz ci. Skell Commander Cinder też. Here to spar. Boję się o Virditię. Ona tak ciężko pracuje, za dużo na siebie bierze i za dużo się martwi o wszystkich. Wiem, że ona jest silną przywódczynią, ale wygląda na przepracowaną. Ale jeśli wygląda na przepracowaną, to weź daj znać. Dobra, i znowu się spytajmy, co tam. Viridia zawsze się śpieszy, żeby sprawdzić, co u innych. Bardzo się cieszę, że jest ktoś taki jak ty, znaczy samociemny, nie? Obecny, żeby jej pomóc. No i moi wszyscy są dobrzy i bla 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 bla, cieszę się. Wszyscy to samo gadają, bez sensu. Dalej. Fajnie, że Viridia nas powitała, nie martw się o nas, jest dobrze, bla bla bla. I że ten Skell Commander Cinder też. To z nim gadaliśmy przed chwilą. On mówi, że on by mógł twojej pomocy, ale Stay true to już się your go wear. spytałem i nie. A ty czemu się tak świecisz? Dobra, no to wygląda na to, że oblecieliśmy wszystkich i nikt nic nie chce. Także się. Shall we? Help others when you can. Muszę tobie też podziękować. Nasi sojusznicy przyjechali na tą wyspę z wielu powodów i ich dobroć mnie zawstydza. Teraz musimy jechać dalej z tematem i robić wszystko, co możemy, żeby zrobić tutaj, żeby było bezpiecznie i tak dalej. I hope for your quick return. Dobra, no to jak ona już mówi, że tutaj nie ma nic więcej, to jedziemy. A piratów po drodze zabijemy na pewno. Idziemy sprawdzić, co tam u tej ekspedycji. Chyba, że najpierw kliknę. Reinforced Piston. O, okej. Nie zdążyłem przeczytać, co oni chcą, ale. Muszę to kliknąć, dobra.
Oj, przyjechały smoki i będą leczyć. No. Okej. Okay. To tam daleko jest. Dobra, to jeszcze tych piratów zabijemy, jak już tu jesteśmy. Czemu on ma tyle dużo życia? O! No proszę, pierwsze zabite potwory w tym i już mamy rękawiczki jakieś wylosowaliśmy. Fajnie. I... wow! Jakiś set to jest w ogóle. Wow! No to dawaj, nie? Zakładamy. Spoko. Dobra, co ten set robi, to się będziemy zastanawiać zaraz. Skorzystamy na razie z tego, że przyszedł jakiś inny ziomek i wziął na siebie bitkę. Zero Spirits... Jezus, ile tu rzeczy wychodzi z tego. Mark the location of a special treasure on your map. Tutaj. Dobra, tu mamy po drodze akurat, to zaraz tam pójdziemy też. Ten to się powinien za dwóch liczyć. A tak, żeby trzech było obok siebie już? Kliknąłem nie to, co chciałem, dobra. Wszystkie piraty zabite? Chyba? No to dobra, jak już z piratami mamy odhaczone, to jedziemy do... Zobaczmy sobie najpierw ten skarb, co tu niby gdzieś jest. Bo i tak jest po drodze tego, co mamy. Siup. Tu jest. Spirit of Blessing. Klik. A, czyli to za reputację pewnie możemy oddać tam gdzieś komuś. Dobra. Fajnie, fajnie. Aha, dobra, jedziemy ratować tę ekspedycję dalej. Dobra, czyli tu już ci elementarsi przyjechali. Złole, przebrzydłe. Okej, widzę już tam tego, dobra. Juhu! Skałka. No dalej. Tu jest jeszcze skałka. A, tu powrót. Gdzie? O, tutaj, dobra. A, i zapomniałem, że ja mam takie coś. Everload Elementar Deposit. Co to zrobiło? Hardened Shard. Aha, czyli rozbiło na kawałki jeszcze mniejsze.
wszystko? Wszystko chyba, dobra. No to jedziemy tych zgarnąć. Bum. No fajnie, że nagi też są tutaj. Fajnie dużo na tej wyspie rzeczy. Także uratujmy sobie tych trzecich ziomków i... co? No i wracamy do miasta w takim razie, zanim ten Zwol wielki przyjdzie i nas zacznie bić. Juhu! Sobie glyfa znaleźliśmy. Bum. Okej, pora oddać wszystkie zadania. Dobra, czyli to jest z tymi piratami, a to jest z tymi ekspedycjami. Dobra, to może sobie zrobimy krótką przerwę, bo nie wiem ile to będzie już trwało, bo nie wiem, muszę sobie jakiś licznik chyba ogarnąć czasomierz. Także na ten moment sobie zrobimy małą przerwę. I widzimy się w następnym odcinku Przygód Sama Ciemnego na Smoczych Wyspach. Także dzięki za oglądanie. No i tą kampanię startową sobie dokończymy zaraz. Także trzymajcie się cieplutko i... do zobaczyska, hej.